No i witam w kolejnym odcineczku. Pozwoliłem sobie nieco troszkę pospacerować Paranorem od ostatniego miejsca, od zakończenia odcinka, ponieważ jednak walka z orkami nie tyle była niemożliwa, co cholernie trudna. Oczywiście udało mi się ich pokonać, jednakże jeżeli ktoś w tej modyfikacji chciałby się na nich rzucić, to od razu zaznaczam, że lepiej użyć muszkietu i wywabić każdego orka osobno, co oczywiście jest trudne, bo wiadomo, rzucają się od razu obydwaj. Ale żeby nie przedłużać, jak pewnie każdy zauważył, tu jest taka palisada i tam właśnie na sam koniec, czyli naprzeciwko Paranora, gdzie jest tam ta skała, będę musiał popływać przez te dechy, żeby dojść do skrzyni, która będzie wstępem do skrzyń żywiołów. I z góry jednocześnie chciałbym uprzedzić pewną rzecz. Na mapie od Dextera jest zaznaczone miejsce, gdzie będę musiał się udać do miejsca pod wieżą Xerdasa, żeby właśnie ukatrupić tego topielca, żeby zdobyć jego fragment jego łapki do pokonania, mianowicie duchów, magów ognia i wody. Tylko niestety z pewnych względów jest to niemożliwe, bo za każdym razem, jak ja się zbliżę tak do odległości na terenie orków kąsaczy czy zębaczy, nie kąsaczy, nie zębaczy, tylko tych brzytwiaków, gra mi crashuje i nie sposób tam się dostać, więc zwłaszcza kieruję to zdanie do wrogów kodów. Nie jestem cheaterem, ale niestety, żeby gra się posunęła, będę musiał tę łapkę tego topielca niestety sobie wyczarować z kodów. Jednak, zanim sobie tam skoczę, będę musiał zrobić jedną rzecz, mianowicie w ramach ciekawostek zajrzę sobie do obozu na bagna, bowiem jest tam pewna rzecz, taka może nie jest do końca jakaś, która by zmieniła bieg gry i w ogóle jest tam nie wiadomo co, jednak ponieważ tutaj już nagrywam odcinek, warto będzie wskazać to też jako coś ciekawego. Tutaj oczywiście Bractwa pilnuje Kor Angar i przyznam, że przez te dwie, jak to nazwać, ściany czy elementy wyposażone w czaszkę ze Świątyni Śniącego, Bractwo jest jakby trochę demoniczne bardziej. Kor Angar nawiąże z nami krótką tylko rozmowę, nawiązującą do tego, że nie wolno wchodzić, ponieważ dwóch strażników stojących przy bramie mnie uśpi. Fremder, der Sumpf ist für jeden Besuch gesperrt. Wenn du weitergehst, wirst du es bereuen. Niektórzy uznali, że twórcy Nibedrochung po prostu pozbyli się wszystkich postaci z obozu Bractwa Inneowego z powodu lenistwa, żeby skupić się tylko głównie na nowościach zamiast rozwinięciu istniejących wątków i postaci. Oczywiście do Bractwa można się dostać na plac świątynny, płynąc sobie. To nie jest żaden problem. Jedyną niespodzianką, jaką tam będzie, to fakt, że znajduje się tam kilku szamanów orków, no i też zwykłych, i ci orkowie nas nie atakują. Jednak jest tam nie mag, kurczę, że też się zawsze muszę pomylić podczas nagrywania. Szaman orków o imieniu Alex i bardzo możliwe, że się związało z nim jakieś zadanie. Tylko niestety chyba też w polskiej wersji Nibedrochung wycięli to. Nie wiem czemu to zrobili, ponieważ to byłoby nawet ciekawsze. Czy dla expa zachować się powiedzmy tak chamsko i przykopać orkom dla punktów doświadczenia? Dosyć pacyfistyczni ci orkowie. Dobra, to ja powiem tak, nie chce mi się wracać z powrotem, więc sobie wczytam grę na nowo. To, ponieważ ta ciekawostka specjalnie nie wpłynęła na fabułę, to sobie teraz skoczę, zwłaszcza. Hop, do wody. Schodzenie po drabinie by mi zajęło trochę czasu, więc już pomyślałem sobie, że sobie tak w bohaterskim czynie skoczę. Nie do tej skrzyni mam się dostać, ale wydaje mi się, że chyba jest tutaj coś wartego uwagi. I tak mi się przynajmniej wydaje.
No jest chlebek. Dobra, to też biorę, mimo że to są w zasadzie w tej wersji modyfikacji nic nieznaczące śmieciuchy. Ponieważ, jak wspomniałem, a nie chcę się powtarzać używając tych kilka zwrotów, ponieważ jak wspomniałem i tak dalej, to po prostu w grze jest do wykonania tylko kilka oryginalnych i ciekawych wątków, niezwiązanych z główną fabułą i tylko na tym się skupia Paranor. To, co jest związane ze standardowym Gothiciem 1, w zasadzie nie istnieje w tej modyfikacji. Więc tak, pamiętnik część druga, pamiętnik część pierwsza, tajemnica skrzyni. No to czytamy. Tajemnica skrzyni. Tak, dziennik, księga szaleńców. Tajemnica skrzyni, no to czytamy. Magiczna skrzynia. Już od wieków istnieje magiczna skrzynia żywiołów. Promieniuje wielką magiczną energią, która odpowiada magii żywiołów. Jej moc cechuje to, że jest niewyobrażalna. Najprawdopodobniej magowie zapomnieli o jej tajnikach, o ogromnej mocy, jaką w sobie zawiera. Jednak może być to tylko plotka. Kiedy magowie opuścili świat, zadali ludziom zadanie, aby bronić ich dziedzictwa. Dziś jest to już potwierdzone, że skrzynie istnieją. 200 lat pomiędzy 40 a 42 fazą Księżyca, jak wiadomo z tradycji ludowej, każda skrzynia żywiołów posiada swojego strażnika. Już jedną widzieliśmy w poprzednim odcinku, taka naprzeciwko świątyni Iberiona na takim wzniesieniu, gdzie jest tekstura lodu i to jest właśnie skrzynia lodu, ale to potem. Posiada swojego strażnika, który ma przy sobie klucz. Według nich trzeba zastosować specjalną taktykę, inaczej czeka nas pewna śmierć. Mówi się nawet, że strażnicy posiadają umiejętności przywołania potworów. Magowie powinni posiadać specjalne przedmioty do każdej skrzyni, aby móc pokonać strażników. Jednak muszą być także przebiegli i potrafić uczynić złudzenia. Musisz więc, podróżniku, mieć się na baczności. Pamiętnik, część pierwsza. Dzień 47. Po 578 dniach w kolonii zacząłem w końcu szukać magicznych kufrów. Do dzisiaj mogłem to ukrywać w swoich zapiskach, ale ostatecznie mam dość rudy, aby wyruszyć w podróż. Zapiski ze starej księgi wskazują, że skrzynia powinna się znajdować w starej warowni. Przeszukam więc ruiny warowni na południe od starego obozu. Nie lekceważę opowiadań księgi, ale sądzę, że jestem dosyć mocny, aby sobie poradzić. Rozeznałem się dziś w okolicy. U szczytu gór coś błyszczy jak złoto. Z tego, co studiowałem o skałach, rozpoznaję północną stronę skały po tym, że prowadzi na szczyt. Widocznie oddaliłem się od orkowych psów i nie mam się czego obawiać. Dzisiaj zaryzykuję wspinaczkę. Jestem tak dobrze wyposażony jak nigdy i czuję się wspaniale. Skrzyniu wiatru przybywam. Pamiętnik, część druga. Co było w jaskini? Zanim mogłem wspiąć się na górę, musiałem poradzić sobie z bestiami. Pokonałem dwie z nich w ciężkiej walce, ale było ich tam więcej. Dwie, trzy, może nawet pięć albo sześć. Nie wiem dokładnie. Udało mi się zobaczyć kufer, kamienny słup ze złotym kolcem. Tak jak mówiłem, już jeden każdy widział w poprzednim odcinku i w zasadzie wszystkie są dosyć podobne, oprócz tekstur, na przykład lodu, ognia, wiatru, kamienia czy ziemi. A do tego dziwnie lśniący ołtarz. Myślę, że to ta skrzynia, o której mówiła księga. Przypuszczam, że nie mam szans. Muszę całą skrzynię dokładnie obejrzeć. Cały czas odchorowuję głębokie rany, które niosłem wczoraj. Jednak nie chcę dłużej czekać. Mój prowiant powoli się kończy. Zrobię wszystko, aby dostać się do ołtarza za wszelką cenę. Poszukiwanie kufrów jest moim życiowym wyzwaniem. Jeśli mój plan się powiedzie, odwiedzę mojego przyjaciela na północy kolonii. Wiem od tygodni, że nie mam od niego wieści. Może coś mu się stało? Powiem tak, do skrzyni żywiołów jest trochę daleko, a ponieważ, tak jak wspomniałem, ze względu na to, że nie mam opcji takiej, żeby uruchomić przy modyfikacji jednocześnie Movie Maker i Free Sound Recorder, żeby sobie zaoszczędzić czasu, po prostu... Niech mi... Oczywiście uczciwi gracze mają za złe, ale użyję kodu. Ale nie kodu, żeby sobie ułatwić rozgrywkę, tylko po to, by po prostu się szybciej przemieścić, czyli kod na teleportację. Za pomocą kodu przeteleportuję się do starego obozu. Powiem tak, no oczywiście mogłem się tam wspiąć i tak dalej, jednak...
Nie było nic po drodze ciekawego, wartego uwagi, ani żaden potwór do expa, czy coś innego. Zapiszę tu grę na wszelki wypadek. Przyznam, że skrzynia wiatru jest dla mnie najgorsza, bowiem muszę się bronić przed harpiami, które, jakby to ująć brzydko, są skurwysyńsko mocne. Zwłaszcza jedna, której nie będę mógł zabić zwykłą bronią. Orkowych psów nie ma. Za to są harpie, które chyba będę musiał załatwić. O, jedna sobie spadła. Szczerze mówiąc, to bardzo dobrze, ponieważ nie cierpię tych stworzeń. I to bardzo. Muszę wywabić jedną. Co to będzie za bój? Nie cierpię tego ich wycia, ani skrzekotu. Gdzie to je leci? Szczerze mówiąc, dobrze, że sobie poszła. Jedna czy druga. Mam nadzieję, że mnie nie pouszkadza zbytnio. No nie, no ludzie, nie mogę jej uszkodzić od tak? O, obawiam się... O, super! Jak ja nie cierpię tego wrzasku harpi, może się powtarzam, ale... Naprawdę, człowiek aż chce się przewietrzyć po tej psychodelicznej walce. Za jakie grzechy skrzynia żywiołów musi być skrzynia wiatru? Niby nie idzie mi tak trudno, tylko jest pewien szkopuł. Harpia, która pilnuje skrzyni żywiołów, jest wyjątkowo twarda i będę musiał ją zabić bronią, która zadaje bardzo mało obrażeń. A to, przyznam, jest mi nie w smak. No cóż, jeżeli gładko pójdzie, to jeszcze zdążę dojść do innej skrzyni żywiołów. Tak czy siak. W zasadzie po co wyciągam ten miecz? I najgorsze jest to, że tylko ta harpia ma klucz do skrzyni i żaden wytrych jej nie otworzy. Zużyty fragment skrzydła. Poza tym nie mam możliwości nauki bronią jednoręczną. Ach. O nie, jeżeli harpia zleci na dół... Ja nie mogę. Gdzie jest ten O ludzie, błagam. No jak ja miałem załatwić, co? No jak, ja się pytam. No jak ja się do cholery jasnej pytam. Naprawdę. Och, ludzie. Nawet jej to nie zadaje obrażenia. Chociaż chwilus momentus. To był zużyty fragment, a tutaj jaki? Strzęp skrzydła. O, bracie. Odczep się ode mnie, harpio. O, losie. No, już jedno uderzenie poszło. Ech, uderza mnie, a ja nawet nie mogę jej dosięgnąć. To naprawdę jest nie w porządku, że muszę tak się męczyć, bo chyba wolałbym walkę z kilkoma orkami. No tak, ja nie mogę uderzyć, a harpia sobie może, tak? O! Dobra, powiem tak. To
To jest chyba najtrudniejsza walka, jeżeli mam być szczery, jeżeli chodzi o skrzynię żywiołów. Która jest godzinka? 18:57. Oczywiście chodzi o grę. O, super! Jakoś leci. Oj, za wcześnie. Jeszcze chyba z 5 uderzeń mnie czeka. A to jest nie w porządku. I to wyjąt bardzo. O, super! Niby to jest wykonalne, ale... Harpie nie może być wyżej ode mnie, bo wtedy nic z tego. Czy mam się... Czy na serio mój odcinek będzie musiał trwać tak długo? Przez jedno w zasadzie źle zrobione zadanie? Znowu nie mogę za bardzo oddalić od siebie harpi. Powiem tak, no harpia mnie niespecjalnie kiereszuje. No ale co to daje? Ile jeszcze uderzeń nie czeka? O, bracie, ludzie. Dlaczego nie mam łuku albo kuszy? No przecież, bądźmy szczerzy, przecież ja marnuję tylko czas. O! Jeszcze 3 uderzenia i po harpi, super. O, ludzie. Może 2 nawet, przy... To jest naprawdę nie w porządku. Dobra, zapisuję szybko grę. Potem się szybko prześpię w starym obozie. I się wezmę za te skrzynie żywiołów bardziej na poważnie, bo to jest najtrudniejszy przeciwnik. Nie, nie zbuguj mi się, harpie, błagam. Szczerze? Chyba mniej mozolne z walka z trollem. Jeszcze tylko jedno uderzenie. Fantastycznie. To szczerze, jeszcze raz zapiszę grę, bo ta okazja nie może mi się wymsknąć od tak. Jeszcze tylko jedno uderzenie. Zapamiętajcie, jeżeli chcecie walczyć z harpiami, cheatujcie. Ja... O! Och, nawet nie wiecie, co to za radość, że już jest po wszystkim. Z przyjemnością tę harpię bym przybił do jakichś drzwiach starego obozu, żeby kopacze mogli odlać się moczem na nią, ale... Ja już tam będę. No, przyznam, że... Dosyć ciekawa jest ta skrzynia wiatru. Tutaj jest jakby taki obrazek nieba i zachmurzenia. I ta iglica, no, wygląda całkiem nieźle. I kolejna skrzynia z jakąś teksturą fajną. A, no to teraz woda, tak? O, super, mam esencje uzdrawiające. Czyli, że jeszcze woda nam została, tak? Z wodą pójdzie o wiele łatwiej niż z harpią. Tylko jedna rzecz. Teraz, żeby nie trzęsło, zeskoczę z tej platformy. Pamiętnik. Kufer wody. Dobrze. To wiecie co? Na chwileczkę. Wiem, że kodem nie wypada, ale...
Naprawdę, po prostu chcę zaoszczędzić na czasie, bo po dwóch odcinkach każdy zauważył, co się dzieje. Ja natychmiast już założę sobie lepszą broń. Ponieważ każdy zauważył, co się dzieje, że jak gra zaczyna się trochę zacinać, no wtedy człowiek się modli, dosłownie modli się, żeby gra nie skraszowała. Prześpię się teraz tam, gdzie jest chata Kawalorna. Przy okazji wezmę od Elrika trochę punktów nauki. Bardzo ładna nocka. Ależ wiecie, co wam powiem? Nie chciałbym być w realu w nocy tutaj. Przyznam, że ciary by mnie przeszły. Oj! Dobrze, że się nie zabiłem. Szczerze mówiąc, wolę wszystkie misje załatwić sobie za dnia. Choć jest coś w tym, że wszystko ma swój urok. Więc tak, siła plus 5, siła plus 5. Bo szczerze, tutaj się tylko w tej modyfikacji opłaca inwestować w siłę, ponieważ nie ma nauczycieli, którzy mogliby Nie nauczyć mogę cię niczego zręczności. nauczyć. Setzen Sie die Kräfte. Dobra, więc mam już teraz 70 siły, a to jest bardzo przyzwoicie. Prześpię się teraz. Chociażby dlatego, by się zregenerować. I oto ranek. Gierkę sobie zapiszę tym razem tu. Sądzę, że skrzynia wody będzie ci ostatnią, którą zrobię. Ponieważ boję się crashów. Wiem, że niektórzy sobie wiem, że dla kogoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie z informatyki, crash to żaden problem, ale nie chce mi się od nowa nakręcić odcinka czy od bieżącego momentu. Jak wszyscy widzimy, tutaj nie ma zwierzątek, a no właśnie dlatego, bo sobie tutaj biegałem. Tak, biegałem tutaj sobie i zbierałem sobie expa właśnie po to, by mieć te 70 siły. Skrzynia wody znajduje się niedaleko wytwórni alchemicznej szkodnika Jacko. Każdy wie, jeżeli ktoś to chciał dołączyć do nowego obozu, na pewno tam się udał lub był nowicjuszem dla Korkaloma. Dobra, pozbędę się tych. Żaden to jest problem. Naprawdę mi się exp przyda jeszcze na 10 punktów nauki. Jeszcze na 10. To miejsce musiałem przeoczyć. No, jeszcze 10 punktów nauki zyskam na bank. I to nie będzie żaden problem. To dobrze, bo w świecie meteo będę potrzebował siły. Oczywiście, pomimo mikstur, wezmę sobie trochę mięska, ponieważ przezorny zawsze ubezpieczony, jak się mówi. Skrzynia wody jest po drugiej stronie jeziora. O, już każdy ją na pewno widzi i się cieszy, tak jak ja. Chociaż na pewno bardziej by się cieszył, gdyby sobie sam zagrał, to oczywiście polecam zagrać. Jeszcze te dwa jaszczury i te kretoszczury pójdą sobie w cholerę z mojego miecza. Potrzebuję każdych punktów nauki, ponieważ bardzo trudno jest je zdobyć. To takie silne. To chwila, moment. Kretoszczury idą na 3 hity. O. Powiem tak, coś mi się zacięło, więc
Załóżmy, że w tej chwili będę musiał kończyć odcinek, to na tym wątku kończę. Jeżeli oczywiście każdy zauważył, że został wgrany dłuższy odcinek, to oczywiście oglądamy dalej. Jednakże, jeżeli komuś się zaczął zacinać, raczej mi, to uznajmy, że w tej chwili się kończy odcinek, jeżeli wszystko nie idzie po myśli, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Tu jest napój, przyda się. Zobaczymy, czy twórcy pominęli Jacko. O, jest napój. Dobrze, że tu wpadłem. Ile mam punktów doświadczenia? Będę miał jeszcze 10 punktów siły. Superowo. Superowo i lodzio miodzio. Gorzej tylko, że teraz będę musiał się zmierzyć ze skrzynią drugą żywiołów. Szczerze mówiąc, będę musiał z ognistego łuku strzelać. Gdzie wchodzi ten wąż? Wężu! A. Dobra. 30 pocisków otrzymano i na razie spieprzamy na bezpieczną odległość. I zapiszę... Nie idzie. Dobra, to przy okazji... Hop, hop. Nie wolno gardzić expem. Dobra, to zapiszę już w innym miejscu. Tu nie. Tu tak. No i cóż, będę musiał się pozbyć tego... tego... Będę... Chodź tu, strażniku wody. Wyglądasz jak jelito grube. O, oj. Kurczę, ty szybki to. Kurczę, dlaczego ja nie mogę być tym wyborowym strzelcem? Dobra, spieprzam. Stąd. Tak to jest. Taka dola, paranora. Taka dola. Jeżeli mam nadzieję, że się nie zbugowało to. Powiem tak, miksturek nie zmarnuję, bo tak jak wspomniałem, one są do świata meteo przeznaczone. Ponieważ bowiem będzie tam trudno walczyć z demonami, bowiem za jednym uderzeniem Paranor będzie zabijany przez to, że będzie podpalany. Dobra, i znowu biegniemy. A, z tej odległości nie mogę go zabić, tak? Oczywiście to mnie nie zabije. Nie, krwiopijcy. No gin. Co jest? Błagam was. A narzekałem na harpie. O, 30 pocisków otrzymano, to dobrze. Dlaczego? Kolejny poziom, super, superowo. Lodzio miodzio, jak się mówi w pingwinach z Madagaskaru. Super, ale tych strzał... Czy mi się jeszcze ten łuk kiedyś przyda? Może tak. Nie było to oczywiście trudne. Zobaczymy, gdzie będzie następna skrzynia.
Skrzynia ognia. A, to jest całkiem... O, wszyscy widzicie ten efekt wody? Jak spod tej płyty betonowej, nie betonowej, w tamtych czasach nie było betonu, kamiennej, wytryskują małe źródełka wody? A nad skrzynią widzę magów. Przyjrzyjcie się, prawy górny róg. Jakby mieli jakieś zwoje. No, no. Przyznam szczerze, że... No, przyznam szczerze, że Dibet roku, modyfikacja mająca 14 lat, a w zasadzie jest wyposażona w bardzo ciekawe efekty. Dobra, przyjrzyjcie się. Widzicie magów? Ja widzę dwóch ognia i jednego w środku wody. Szczerze? Nie, już tyle expa nie zdołam uzbierać, żeby mieć 90 siły. Ale 80 już tak. Płyniemy do Elrika, żeby nas nauczył 10 siły i potem widzimy się w następnym odcinku w Skrzyni Ognia. A dobra, przyspieszę trochę. Aha, no dobra, był cheat, że niby sobie zregenerowałem zdrowie, ale jak wszyscy widzimy, to ile by było, to sobie zjem 4 kawałki mięsa. Żeby uznać, że się wyleczyłem. No i dobra. I do Elrika. Potem sobie założę muszkiet z powrotem, bo wygląda o wiele bardziej kultowo. Bo wiecie, łuki to są w każdym gotiku, a muszkiet nie. Bardzo polubiłem tę broń, jest naprawdę superowa. Oj, oj, oj. No tak, jakbym spadł, to by byłaby kara od Inosa, Adanosa... I jeszcze maga Kronosa za cheatowanie, co? Oj, dobra, dobra, nie zacinaj mi się teraz gro. Jeszcze 10 punktów u Elrika i jest następny odcinek już potem. Chociaż szczerze mówiąc, przyznam, że miałem więcej problemów z tą harpią niż z tym wężem błotnym w kolorze fioletu zwanego strażnikiem wody. Tu już jest magnat Elric, szczerze. Niebieski dach. No, podoba mi się, jeżeli mam być szczery. Naprawdę, z ręką na sercu żałuję, że nie jestem modderem, ponieważ tyle, już w zasadzie od roku, tyle mam myśli co do nowych modyfikacji, a niestety moje umiejętności modderskie są, ograniczają się, tak jak wspomniałem, jedynie na możliwości podmiany tekstu. Ich kann dir nichts mehr beibringen.